Migos, chodźmy robić dziecko. Nie mogę, bo flirtuję z kucharzem. Ty, bo czuć się poważnie zagrożony, to w końcu kucharz. No... Czemu ja cię tylko mogę już... tak muskać wargami delikatnie, a ty mi możesz wszystko? O. Donate! Aha, bo popatrz, jaki ty jesteś w ogóle niezadowolony z życia. Kolejny donate od Kasandry Ćwir. Nie było mnie na ślubie, dzięki. Jeszcze tam komornik na ślub wbił. Ej, przyszedł. Przyszedł w końcu. A nie, nie ma go. Nie ma, no i bardzo dobrze. Nie, nie chcesz się ze mną, to czekaj. To nie, skoro się nie chcesz całować, to ja nie będę na siłę. Chodźmy po prostu spać. Zakończmy tą imprezę i chodźmy spać. Tak. I zróbmy sobie dziecko. Jak padamy ze zmęczenia, to znaczy, że impreza była dobra. Tak. Kucharz, zostaw mnie, nie oddam ci się. Ja już się oddałam komuś za jedzenie, jest mi w tym dobrze. Okej. Okay. Śpi, młotka. Ej, a ten lokaj, on jest tak z nami zawsze, czy on nie, do domu? Nie, on przychodzi rano i wieczorem. Wychodzi, w sensie, nie przychodzi drugi raz. Okej, okay. Bufetowy się zwinie, jak tylko skończy sprzątać. Ty, impreza od rana do północy, bez kitu. Olu, żeśmy, ale w Simsach 1 to naprawdę jest zwyczaj. Popatrz. Nawet posprzątali po nas, wszystko jest dobrze. Zrobicie smoka? Zakładam, że nie. Nie, już na tym live'ie nie. Nie, już chyba nie smoka, zdążymy. Ale dziecka chyba, dziecko chyba damy radę. Tak, więc ja najem się, żebym miała siłę robić dziecko. Zrobię ci śniadanko, bigosiku. Popatrz. Popatrz, jaka ze mnie dobra żona. A, zrobiłaś kepsa na talerzu. Tak, ale ty najpierw zrób siku i się umyj i później sobie zjedz kepsa. Jak biegam? Słuchaj, parę no bo słuchaj, bo ty chcesz szybko, wiesz, ze mną to dziecko robić, no. No, patrz, szybko, jesteśmy szybko. Już na tym levelu związku, że sobie wchodzimy do łazienki, jak sikamy. Nie tylko do łazienki wchodzimy. O, tak. Gdzie ta młotka poszła? A, faję palce, jak zwykle. No w sumie kościdla mogłaby być. I UFO porno na tym, nie? Na komputerze. Standardowo. Czekaj, to ja powyłączam w ogóle te rzeczy tutaj. Już nam niepotrzebne. Tak, już jesteśmy przeszczęśliwi. Mamy siebie. Nie potrzebujemy pornosów. I teraz robimy dziecko. O, bigos się już rozciąga, nie? Przed robieniem dziecka. Dobra, to ja tutaj sobie, wiesz, włącz. Włącz. I jak to było? Pocałuj, przytuluj i się tak robi dziecko w Simsach, niestety. Tak. Ale najpierw, my to zrobimy tak jak trzeba, czyli najpierw do wyrka, a później, wiecie. Co, ty nie chcesz ze mną, bigos? Zwariowałeś? Nie. No i UFO porno na tym, nie? W jakim na tym nastroju, przepraszam? W jakim ja jestem nastroju? Przecież jestem w dobrym nastroju. No. A popatrz, no jednak. Może za dużo wypiłeś i bałeś się, że nie dasz rady. Donej! Kartony! Hankę już załatwiłam, teraz kolej na ciebie. Kot nam się przygląda, to jest obleśne, słuchaj. No. Nie mogę iść do pracy, bo robię dziecko. Bez łóżko też można zrobić łóżko. Namiętnie. Tak napisali na czacie, tak przeczytałem. Łagodnie. Przytul, po przyjacielsku. Czemu płaczesz? Nie płaczę. O kotach. Namiętnie. Migo, zbierz mnie, bierz mnie. Touch me. Touch me. I wanna feel your body. A ty nie musisz do pracy namiętnie. Iść? Co tam robię dziecko? Nie mogę iść do pracy. Szef mi wybaczy. 500 plus ważniejsze. No w sumie racja. Nie będę musiała do roboty chodzić. Patrz jaki mam nastrój, ale bym teraz tarł Gina. Ty mnie trzyj, bo dziecko robimy, a nie Gina. Donej! Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mary Kayten. Wbrew pozorom jestem bardzo perwersyjna. Dziękujemy, że chciałaś się z nami tym podzielić. Czekaj, bo ja już nie chcę się całować z tobą. I płaczę, widzisz, bo mi zrobiłeś na siłę. Black Angelic pisze w skrócie, że musimy się bardzo, bardzo lubić i cały czas całować. No, czyli to robimy. No. Znaczy, robimy też znacznie więcej.
Nie wiem, z O, czego się donate cieszysz, był. ale się bardzo cieszysz. I Zawsze kolejny jak donate od zaczynacie to śpiewać, Doroty to mamy... Zawadzkiej. Darcia! Zawsze jak zaczynacie śpiewać, to mam nadzieję, że tym razem zaczniecie Touch Me z Rocky Horror Picture Show. A, to jest też dobry kawałek. Jaka muza! Genialne. Kto A tam się telefon do nas dzwoni. Dobija? Pewnie Totolotek. Na pewno, nie możemy Totolotka, bo robimy dziecko. O, kolejny donate od Sosny. Pozdrawiamy Sosnę bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. My w ogóle dziecko robimy, a ten tutaj chodzi, nie? Dookoła no. nas. Kot, daj spokój. Młotka, chodź Gina na chwilę. Robimy dziecko, później będziesz tar Gina ile chcesz. I z Ginem też będziesz się tar ile chcesz. Na razie... Nie chcę się czeć. Bigos, zapłodnij mnie. O, nie chcesz, bo Gin ważniejszy. Dziś wiem, że to Gin. Donate! To se trzy Gina. Jakiś foch? Bo nie chcesz mnie zapłodnić. Musicie się tak mocniej pocierać. Mocia, kiedy będziesz w magię? Potem, jak się dorobimy. Znaczy w magię chyba chodzi o live z magii. Jutro możemy coś dziać. O, chcesz przyjaciele czy rodzina? Przyjaciele, błagam cię, bo jak rodzina, to wszystko się pójdzie kochać. I hokus pokus, czary mary, Bigos ma już swe browary. I dlatego będzie miał przyjaciół w końcu. I... no... Super. Super. O! Jeszcze ją wyczarował, że ma focha na ciebie. No, już dwie kobiety Ania, mają cię na ciebie focha. Zrób mi dziecko! Zrób mi dziecko! Nie płacz, Bigos, Zrobię po prostu dziecko. Idź, no. A kot się patrzy dalej, bez kitu. Siema, puszka Pepsi. Czas. Czekam na live'a z magii. Oczywiście Mleczna Milka, sprawdzę. A właśnie, na koniec live'a fajerwerki puścimy. O, tak. Donate! Od Brzozy! Pozdrawiamy bardzo serdecznie, w którejś tam minucie słychać strzały. Ten, kto wyszedł mi naprzeciw i radości wiele wzniecił, może liczyć na poparcie i za... i szczodrość mej otwarcie. Zyskujesz jeden punkt przebojowości. No popatrz. Ej, pożygałam się po seksie z tobą. Co ty tam, młotka, połknęłaś? No właśnie, nie wiem, ale się pożygałam po seksie z tobą. Kłaczek pewnie, nie? No. A mówiłam, żebyś bobra ogolił. Znowu ta muzyka. Tak! Udało się! Tak, chcę mieć z tobą dziecko! Chcę mieć krewetkę. Jej! Fala na czacie! Ale popatrz, jakie życie jest piękne. Po prostu zaczęliśmy być razem i już wszystko się układa. Pokonamy falę. Czekaj, bo jakoś mieliśmy specyficznie to dziecko nazwać. Ktoś prosił na początku live'a, pamiętasz? Nie. Ja też nie. Ale to chłopiec. No to szybko, bo się ten zniknie na pewno. Jak chcemy nazwać naszego chłopca, Bigosie? Nie wiem. Masz jakiś pomysł? Pachoł Jacek nie może być. Kebab też nie. Zygfryd. Brian. Gyros. Kebab. Kebab. Brian. Wnuk. Eustachy. Aborcjusz. Brianek. Ninusz. Brianek. Ninusz. Twardomir. Twardomir. Czyli Brianek jest Brian. Tutaj zdecydowanie za często, więc robimy... Igor. Brianek. Kebab. Drugi. Proszę bardzo. Proszę, może być? Proszę. Brajanek kebab drugi, idealnie. Żyraf. Oj, poszło. Patrz, i teraz... Całe szczęście, nie masz pracy, będziesz musiał z nim zostawać w domu. O, jak się cieszymy. Nakarm, baw się i śpiewaj.
No i cegiełka oczywiście tutaj będzie na grilla. Donate! Śmierci rurą kanalizacyjną pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Trzeba dobrze go wykarmić. Tak. Żeby ładnie się palił potem, żeby był dobre, tak, dobre mięso z niego tak. było. Tak, to czekaj, to ja się położę do spania, popatrz jak mnie wymęczyłeś robieniem tego dziecka. O! Ty sam się też wymęczyłeś, to do spania. I już wyje, nie? No, co tam było o nie, bo wiesz co, ku niechcący nacisnęłam. Ty, aha, ale dobra. Ten gnojek się, patrz, mówiłam, zatrudnijmy lokaja. Tylko, patrz, że jak trzeba się zajął. Dziecko wyrzucić do łazienki. No. Bo jak na przykład wypadnie i czaśnie o kafelki, to... A, numer! Przyszedł po nasze dziecko! Nie damy ci naszego dziecka, nie po to je tyle robiliśmy, żeby teraz ty je zeżar. Weź sobie pocztę. On ze śmietnika będzie żar. Jak to? To jaki niejadek, jak będzie wpieprzał mój śmietnik? To on się odlewa nam do śmietnika! Aha. Nie, nachyla się, będzie srał. Nie, jednak nie. Dobra, źle, całe szczęście. Się będzie srał. No faszerujcie go mielonym, jejku. Nie no, stary, nie krępuj się, wpadaj częściej. Żeby w jedynce mieć dziecko, nie trzeba mieć żadnego dodatku. To są te czasy, kiedy nie trzeba było kupować dodatków, słuchajcie. O tak. Można już przerzucić dziecko do łazienki? Nie, jeszcze nie. Nie, ale to jesteśmy na dobrej drodze. Czekaj, to ja sprzedam twój obraz. Jestem głodna, to sobie zjem śniadanko. Chodź, zjemy śniadanko ładnie. Zaraz przeinstalujemy dziecko do łazienki. Albo tutaj wstawimy, do kuchni. No nie, żeby lokaj miał blisko. No dobra. Donate! Pozdrawiamy bardzo serdecznie, zaraz czytamy Donate'a. No w przerwie oczywiście. I pozdrawiamy Mariusz te, dobrze widzę? Tak, pozdrawiamy Mariusza bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. I chodźmy spać, Bigos. 20:28. Jak ja śmierdzę! I chce mi się siku. No wiesz co? Obiecuję, że następnym razem, jak będę się kładła z tobą do łóżka, co się umyję. Ty, bo lokaj poszedł do chaty, do domu, a dziecko wyje, nie? Na karm, baw się, śpiewaj. Na karm, baw się, śpiewaj. Matko boska. A bo tutaj nie było opiekunek. Trzeba było się samemu zająć. Chyba zwariuję z tym dzieckiem. Damy radę, przecież mamy lokaja. Skorzystaj, weź prysznic, młotka zrobi śniadanko. Ile będzie jest satysfakcja super. Z grania z jedynki? Dużo. Co tam się znowu źle dzieje? Mam nadzieję, że nie złodziej, bo tak trochę jakby mamy wszystko na zewnątrz tutaj. Młotka, pokaż ile już dni simowych gracie. Klinki na fundusze. ...82 dni. Proszę bardzo. I na minusie bilans, nie? Oj tam, jak na minusie, jak dobrze. Tylko dobra. Troszeczkę tutaj wydałeś różne rzeczy, no. Kościlda się zajmie, tutaj piszą. A, czyli zwalniamy gościa i stawiamy Kościldę. Tak. Stawiamy Kościldę. Stawiamy Kościldę, dobra, dziecko tu na środku, gdzie ta Kościlda była? Tutaj gdzieś. Kościldę kupcie, dzieckiem się zajmuje, ugotuje, posprząta i kiber odetka. Tylko za 4000 jednorazowa, lokaj 500 dziennie, plus... Wzywanie fachowca i sprzątanie. Bierz Kościlda, dziecko koło kuchenki, daj, niech się powoli przyzwyczają. W sumie good point. Czekaj. To wstawimy tu i proszę, dziecko niech się przyzwyczają. Nie da się. To tutaj no zostawiam. To już pisze, że nie baw się z nim, ponieważ przez to bardziej będzie płakać. I proszę, i dziecko w kuchni i wszystko działa. Proszę. Koło trumny. Zapukaj. Mogliście lepiej kupić robota serwo. A mogliśmy no, teraz w po sumie. Czasie to wiecie, nie? Spoko, uzbieramy też hajsy na robota. Jesteśmy na dobrej drodze i teraz w ogóle Bigo zostanie ja fejmem. Ja tam robię. Lejesz! Tylko się huśtasz, dziwnie masz chorobę sierocą. Lejesz i trzepiesz jednocześnie. O, proszę bardzo.
Lokaja odwołaj. Lokaj to chyba sam wyjdzie, jak zobaczy, że mamy trupa. No. A patrz, jednak nie. A zwolni. I rozmawiam przez telefon. Kolejny donate od Pedober. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Patrz, ale 500 wziął, a nie przepracował całego dnia gnojek. Trzeba go zwolnić chyba jednak. Zwolniłam już go przecież, dlatego 500 wziął i poszedł. Aha, dobra, okej. Okay. O, Bigos będzie wył na karaoke. Like a virgin. W stylu dance, jak mandaryna. A to znacie every night? Czekaj, czekaj, bo trzeba zobaczyć, co ty potrafisz. Popatrz, ty umiesz super inwencję i logikę, więc zrobimy z ciebie gwiazdę, tylko dokoksamy ci inwencji trochę, okej? Okay? Ja chcę być rockstar jak Hannah Montana. To będziesz rockstar jak Hannah Montana i Prajanek Kebab drugi. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. On już umie ten, donate'y? Umie robić donate'y. No patrz, jak się ta gościnna super zajmuje dzieckiem. Służąca, znaczy sprzątaczka to zrobiła focha, bo trup. No, bardzo dobrze, niech wyjdzie. Dalej! Kościlda, pozdrawiamy bardzo serdecznie Kościldę. Czekaj, bo tu trzeba zrobić tak, że trzeba wziąć Lokaj pocztę. 500 plus wam kradnie. No! Zapłać rachunki 500, kurde, z rachunki, bez kitu. A może sprzedajcie ten wielki stół przed domem, wydaje się, że jest już niepotrzebny. No, tak na w ogóle tu część imprezę? Tych rzeczy. Czekaj, bo Kościlla się... Zajmij się dzieckiem, Marec. Torbo. Dobra, to nie, to czekajcie, bo my tutaj... będziemy jeszcze jedną imprezę robić, nie? No właśnie. Dobra, to jeszcze jedna impreza i wtedy sprzedamy. Tak. O, jesteś śpiący i brakuje ci komfortu, to śpi, Bigosie. No to idealnie. A tutaj Kościlla zajmie się bachorem. Czysta zarobiłam, wydaje mi się więcej niż zarabiam. Zarobiła. I też do spania. O, matko. Dziecko aż beknęło, nie wiem czy słyszałeś. Słyszałem. Telefon! Telefon! To ty odbierzesz, bo ty pewnie jesteś bardziej wyspany, bo dłużej spałeś. Bigos, podnieś słuchawki. Nie zdążyłeś. No ty pindo, no. No to śpi dalej. Jak się już wyśpisz, to podaj obiad. O, nie podawaj obiadu, bo Kościldę trzeba przywołać. Obudź Kościldę? No. Do której live? To już końcówka. Końcóweczka, bo już zaczynamy wysiadać powoli. Tak. Patrz, i jemy razem obiadek jak prawdziwa rodzina. Teraz robisz siku znowu. Patrz, jak jesteś szczęśliwy. Patrz na siedząco. No bo to dwójeczka jednak. Patrz, jaka ja jestem szczęśliwa. Bigos, my jesteśmy razem szczęśliwi. To się nie da być inaczej po prostu niż razem. No i całe życie się teraz układa, jak jesteśmy razem. Jest wszystko dużo lepiej. Jest pięknie, po prostu aż nie mogę w to uwierzyć. Mamy życie jak w bajce. Czego potrzebuję, żeby dostać awansu? Przyjaciół. Miron się zaraz na mnie obrazi, Ladysowa też. W środek nocy to do nich nie zadzwonię. A może smok? Jeszcze młoda godzina. Nie, smok na następnym live'ie. Bo tam z tym smokiem to trzeba jakieś te coiny mieć. Ile tych coinów? Ja nie wiem, jakieś czary tam trzeba. Ktoś mi wysłał odnośnie tego, jak się ten smoka zdobywa, to ten. To wezmę i się przygotuję. Dobrze. Bo ja mam jakieś, popatrz, składniki. Mam jakieś złote nici, winogrona, koniczynki jakieś. Nie, to ty masz. A aha, ja mam ja jakieś mam. Coiny, jakieś miody mam. Patrz, mam 10 złotych Jezu. Nici. Jakże mordę! Telefon! Młotka, telefon! Odbierz! Nie mogę, bo kot mi stoi bezduszny nie tutaj. Kot, tylko telefon! Papa, Roxana! Papa, co do koni, no to pewnie w czwórce nie będzie koni, no bo gdzie mają iść? Po parceli tam dookoła skoczyć. Patrz, jak beknęło znowu. Twój horoskop. Dobra, to ja się pobawię kulą w takim razie. Jestem lepszą wróżką niż ta, która do mnie dzwoniła. O, masz punkt kreatywności. Bardzo dobrze, koksaj, zostaniesz rockstarem. Ty, tak. Może ci gitarę kupimy zamiast tej sztalugi? No. Dobra. Best of words. Proszę, gitara. Będę jak Hannah Montana. O, bądź Hannem Montanem. Graj.
Słowa są zawsze opryskliwe, są myśli zawsze natarczywe. Jak ich nadużyjesz, w samotności żyjesz. Dla niemiłych jest to sprawiedliwe. Czyli mam być miła dla wszystkich. To. Tutaj mi piszą, że trzeba około 40 magimonów. To my Ile tyle mamy? nie mamy. My mamy 10 w ogóle złotych nici jakieś tam. Jakieś dwie monety. Nie, ty nie masz żadnych, ja mam 4. Ja mam o, jakieś to 4 składniki. Mamy. Jakieś masło mam. I nie, ty masz złotą nić i milion winogron, a ja mam trochę złotej nici. I cukier. No to na razie jeszcze nas nie stać na ten, na smoka. O, o, proszę, Hanny Montany na ten. Na no i popatrz, jak ty ładnie Hanny Montanujesz tutaj. Tak, ja będę taką Hanną Montaną. A ja sobie pomaluję. Fajnie, że w tych Simsach, popatrz, mogę malować za ciebie obraz dalej. No. Mnie to zawsze wkurzało w innych częściach Simsów, że wiesz, zaczynam jakiś obraz, tylko ta jedna osoba może to budować, malować, bo inaczej foch. I trzeba wywalać i... Dokładnie. Czekaj, a co ja tu mogę? Czekaj, boż, wino! Wino zrobię! Już możemy! Ma? Ma masz tylko to przecież ty masz te! Dodaj, winogrona! Przecież masz! Ale się naklejemy, młotka pod koniec. Dodaj miód i dodaj jagody bzu. Ty tłocz nektar. Nie da się stworzyć nie niczego, da się stworzyć. Dodając do winocia, ale... Dodaj winogrona, dodaj... I cukier. Cukier, dodaj jagody bzu. I? Tłocz nektar. No kurde mać! I dodaj dupa. Winogrona, daj dodaj miód. Winogrona i dodaj winogrona. Wytłocz nektar. Aaaa! Daj malinę i miód będzie miód malina. Ty, ogródka, żeśmy nie ogarniali, tam króliki już wszystko zżarły chyba. No, dzięki króliki. Czekaj, zaraz to o, poczekaj, zbierz. Zbierz, ty patrz, zbierz. Wyrosło. Coś wyrosło. Tutaj coś zdechło. Dobra, to my sobie w ogóle powinniśmy trochę krzeseł dokupić chyba, ale to zaraz. O, piękna młotka idzie do roboty. O, już do pracy. A czekaj, to książkę kucharską kupimy w takim razie. Work, 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 work. To jest ta książka kucharska, ona gdzieś tutaj była. Miley Cyrus. Jest. Proszę. I czytaj przepisy. I młotka oczywiście do pracy. Pracoholiczka. No, yellow. Pa, teraz będę... Teraz już wszystko będziesz wiedział widosu. O nektarach. Dwa winogrona, jeden cukier. Mociu, jeśli masz logikę lub technikę, możesz występować za tą kasę w Abrakadabrowie. Ja mam milion logiki na tamtej postaci. No. O, no to idziemy zaraz i popatrz, co tu jest. Patrz, dwa razy winogrona i cukier. No, to tak możemy. Albo dwa razy bez i cukier. Ale czy teraz... Jak teraz to, bo... Ale poczekaj, ty też razem rzucaliśmy. I też no nie właśnie. Działało. Winogrona, a nie, czekaj, winogrona, cukier, miód. A może to trzeba w takiej kolejności wrzucić? Dobra, to miód, winogrona, cukier, spróbujemy. Dodaj miód, dodaj miód, winogrona, dodaj cukier. Cukier. Będzie miód, malina! Pycha. I wytłocz nektar. Rubber wood w trójkę. No, bigos, tłocz! A! I te twoje slipy! O. Najseksowniejsze tak, slipy, jakie widziałam w życiu. To nie skacze ten z policji. Ciśnij! Kapsz, kapsz. Jak ty tam ostro tam wyrabiasz? Bigos, masz wprawę. I? I nogi o trawę, nie? Ty oblechu. I co, i co, i co, i co ty tam, możesz gdzie z tym. Mumie robiliście. I gdzie ja mam? Co ja mam? I gdzie są te. Gdzie są moje chlańsko? Gdzie są? Nie mam. A jak klikniesz na to? To daj, dodaj do wyposażenia. Wyposażenia. Nektar z miodu. Będę, pecie, pecie. Chlanie. Już wziąłeś? Nie, jeszcze nie. Weronika, to czarny. Nie możesz dojść do tego. Włosy. Jeszcze raz, Weronika, co? Te czarne coś na strypiach wygląda jak włosy. Jo! I ty, czy ty możesz ten nektar wypić teraz? Patrz, patrz, pięć butelek. A co ty możesz z nim zrobić?
No właśnie. Miód Tylko pitny. żeby łoniaki nie wpadły do Najsłodszy ze winnika. słoczni i poczęły na kolibra zbliżenie gardła. Ja chcę, żebyś ty to wypił. Jak? Nie da się. No, nie chcę się napić. Na barek kliknij. Napij się. Ale to nie, to tylko barek jest tutaj. No właśnie. O, proszę i bardzo. najlepiej. O, będzie chranie. Porys. Musisz mieć specjalną szafkę do podawania nektarów. Matko. Jego widzicie? się komuś daje w apa abrakabadabaraborowie. Jezu. Antyczny bar, to chyba nie to. Musisz mieć specjalną Barek szafkę. Smakowitego soku winnego. Tego przedmiotu może to. Może. I tu popatrz, nie jest... taki, trzeba w sklepie kupić specjalnym, taki jasno-brązowy. Taki jak w The Sims 3 podróże. Chpa. No to tu jest coś takiego. Musicie mieć specjalny barek z abrakadabrowa. Spróbujemy z tego i jeszcze tutaj patrz, te ule nam postawię, żebyśmy mieli miodek. Okej. Okay. To. No dobra. I co teraz? To patrz, chowaj. Wypij nektar. A tutaj wstaniesz. Ale czekaj, tam miałem 5 butelek, nie? No, czekaj, bo... zapukaj po kościldę. Puknij kościldę i ten, idziemy grać. Czy mi się głos zmienił? Możliwe, bo już jestem Jesteśmy zmęczeni i przeziębiony. Oboje tak naprawdę. Wypij nektar. Ile ten live ma wyświetleń? No najwięcej. My najsuper przecież. No i co, i wypiłeś i co? Jestem naerany. Ale lipa. Dobra, to ja idę zarobić w abrakadabrowie. I fortuna przepadła. Tak. To gdzie chcemy zarabiać? Czekaj, bo teraz logika gdzieś jest, a technika gdzieś jest. Wydaje mi się, że logika gdzie. Była tutaj u tych mrocznych, a technika tutaj u tych klaunów. Więc ja Ktoś będę... pisał, że mamy iść tam, gdzie mumia. Dobrze. Z 24 tysięcy zrobiło się 14. Ooo! Chcą ci zabrać dziecko, błaha, ha, ha, ha. Nie damy dziecka, to nasz kebab. Sami zjemy. Ktoś tam krzyczy, nie, masz mało energii. Rzeczywiście mam mało energii. To się wyśpię tu w jakimś grobie. Wypowiem życzenie i daję tutaj, pokaż sztuczkę. Grobowiec mumii. Proszę bardzo. I idę pokazać sztuczkę. Patrzcie, patrzcie, jak młotko najlepiej. Możesz ich zapraszać chyba. Do oglądania. Chyba nie. A nie. Muszą być bliżej. Ale zobaczymy, jak mi wyjdzie. Ty, jakaś mumia jest. Prawie jak Magda Gessler. Trochę sympatyczniejsza. Tu od razu kupicie smoka. Ale najpierw trzeba 40 nakoksać magii monów. A tutaj nie wiadomo, czy coś dostanę, bo nikt nie patrza na to, a ja mam 5 energii na krzyż. No właśnie. Ty, patrz jak tańczy ta mumia! Oj, chyba ją zepsułam. Ty, patrz jakaś ruda mi tutaj Odessa klaszcze. A, dziękuję, dziękuję, jestem najlepszym Odessa. Magię. I ile dostałaś? Nie wiem. 25! Pokaż sztuczkę! To jeszcze widmowa raz para. Będzie na smoka! Będzie na smoka! Czekaj, czekaj, widmowa para, czekaj, ja wchodzę. Wejdź, ja choćbym miała tu zdecić po prostu. Dam radę. Patrz, jak ja mam gargulce Możesz też tutaj. Powiedzieć, że nie chcesz. O, no, nie chcę. Młotka. To se zjem żurek. Może niech Bigosik będzie gwiazdą. No będę gwiazdą. Będzie gwiazdą. Będę Hanną Montaną. Nie, młotka nic nie chce. Ej, gdzie ja się mogę tu zdrzemnąć? Mogę się gdzieś tu zdrzemnąć? Ty. W grobie na przykład? Nie. Bo mi się nie chce czekać. U tej torby? Gdzieś może w trumnie jakiejś się da. Ja chcę spać w trumnie. Albo żeby chociaż A nie automat paść z kawą gdzieś z był. Tego ze zmęczenia? Mogę paść ze zmęczenia, czekam na to, ale widzisz, młotka się nie chce wykończyć. Dobra, to ja tu przyspieszę się czas. Częściej live'ów z The Sims 1. Dobrze. Patrz, ale będzie marudzić, ale nie zdechnie, nie? No młotka, zdechnij na chwilę na trawie.
No nie chcę, ale to chyba się nie da po prostu na parceli publicznej, wiesz? Mówisz? No. Dobra, to ja zawrócę do domu. Wyśpię się i wrócimy tutaj. Gdzie tu... Okej. Gdzie tu jest ta dziura? Jest dziura. Do domu. No, nie można spać na parceli. I śpi. A ty tam wywijasz. O, o. Wykąp się, Bigosiku. I graj na gitarze. Ej, no Kościelda widziała wszystko moje. O, ona jest tak martwa, jej nie staje. Przypływu krwi nie ma. Dobra, młotka, śpi szybciej. Jaką ty balatkę grasz w ogóle? O, no, no, no. Papa, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Papa, dobranoc! Zostawię live w archiwum, nic się nie martwcie. My i tak zaraz kończymy, tak naprawdę. Jeszcze tylko występ młotki. O Jezu, Bachor, śpiewaj. A, puknij Kościelda. Mówisz? No. A, nie to kliknęłam. O. Puknij Kościelda. Zjedz śniadanie. Bigos tam zgona zaliczył. Śpi. Nie pościel łóżko, śpi Bigos. Albo zresztą, rób co chcesz. No, najlepiej. Ja zrobię siku i idę występować na scenie. Dobrze, nie mam żadnych zmian osobowości, bo nie zrobiłam niczego słabego ani zarąbistego. I bardzo dobrze, i wskocz. Ale jesteś wkoksana na zielono, tylko rozrywka trochę mniej. No to ja będę tutaj rozrywkę dawać. Będzie na koniec czytanie donate'ów, nie? Tak, oczywiście, że tak. I uwaga, uwaga. Tylko dla wytrwałych, na pokaż koniec sztuczkę, czytać donate'y. Widmowa para. I młotka idzie, patrz ile ludzi oglądać mój występ, oni wszyscy będą patrzeć jak ja występuję. Bo ja tak, najsuper występuję. Dużo pieniądze będzie. No chodźcie tu luje wszyscy. Nie, to jest po prostu ty, to jest moja asystentka po prostu, to jest Fate. 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 Pokus, pokus, czary mary. A nie, dobra, ogląda. Ogląda, ogląda. Gdzie jest reszta? Przecież ja tu tak super... Patrz jakie czary robię! Jaka jestem zarąbista! Koksanie tutaj się opłacało, słuchaj. A to dlatego, że trzeba było mi do wróżbity, do kariery. I? Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Jestem najlepsza. Dziękuję. Tak. I? No teraz przyjśliście! O! Weźcie pokaż pić. Sztuczkę. Burzę jeszcze im pokażę. Patrz, o, tamta się uciekła ze strachu, nie? Pokaż im. O, ksiądz przyszedł, będzie paczał jak ja tutaj. A? Da coś, ci rozgrzeszenie, słuchaj. Coś czuję nosem stos, powiem ci. Wow! Jakie efekty. Mega. Co ja cuduję w ogóle? Popatrz jaka jestem zarąbista. Ale ta HD tekstura, nie? Tego no. Płaszcza. Dobra, idziemy kupić idziemy smoka. Idziemy kupić smoka. Dzień dobry. Daj smoka, kup. Smocze gniazdo, smocze łóżki, smocze łzy. No to smocze gniazdo, nie? Gniazdo, no. Dzień dobry, chciałam animacja kupić smocze gniazdo. Lepiej niż czwórce. I co, ja teraz będę wysiadywać tego smoka, czy co? Możesz. Patrz, no jakieś pretensje ma do mnie. Łomot, chcesz, turbo? No. Wiesz, z kim tańczysz? Wiesz, z kim tańczysz? Saczu jeden? Ale popatrz, w Simsach jeden wampiry wciąż lepszy niż w czwórce, bo mają jakiś charakter. No, true. O, jeszcze smoczą, focha ma na smoczą mnie. Gryzankę też lepiej kup. Smocze co? Dobra. Gryzawkę. Gryzaczek. Gryzaczek. Dobra, o, kup. Gryzaczek. Smakołyki, kup smakołyki, kup smocze. A mamy tyle? Nie wiem. Smocze łzy no. I kup smocze łuski. Cicho, kupuję wszystko po prostu. Nie stać mnie na więcej. Dobra, idziemy. Idę do domu. Do domu! Trzeba z jajkiem smoka wykonywać dużo interakcji. Nie trzeba, my nie musimy. To tam dziecko chcą zabrać, co dopiero jajko. Patrz!
Ale będzie jajecznica? Będzie na obiad, będzie na obiad. Muzyka, kołyska, obróć. Robimy. Co ja zrobiłam? Przecież dziecko na podpale. Musiałam się napić. Te słuchawki wygrały, nie? Czekaj, 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 bo wstawię nam tutaj. Żebyśmy mieli blisko. Do naszego maleństwa. Nie, nie, go dalej tam, wiesz. Zostaw mu Beethovena! Bigos, idź spać jak człowiek. Kołyska, pokołyszę trochę. O, obróć. Teraz masz cały czas robić z nim interakcję, żeby purpurowy się kołyska wykluł. Obróć, kołyska obróć. Przecież to nic nie robi z tym smokiem. Jestem złudzie, ale to jajko dostało więcej uwagi niż nasze dziecko w ogóle kiedykolwiek. Odtwarzaj muzykę. Od 6, od 0 do 6 interakcji jest czerwony smok. Od 7 do 14 jest złoty, a od 15 w górę masz fioletowego. Najpierw to się muszę wyspać. Do roboty jest później. Dobra, młotka, do roboty. Ale wóz przejechał po ciebie. Proszę cię, limuzyna! This is me rolling, hating. Dobra, zjedz śniadanie, bigos. I porób interakcję ze smokałem. Zapukaj do Kościldy, bo się dzieckiem trzeba zająć. Smok sypialni, a dziecko w kuchni. No trzeba mieć priorytety, nie? Z tego będzie jajecznica. Zatrzymaj muzykę i porób. Obróć, kołyska, obróć, kołyska. Obróć, kołyska, obróć, kołyska. Zamontujcie alarmy przeciwpożarowe we wszystkich pomieszczeniach i na zewnątrz. Nie, nasz będzie oswojony. No właśnie. Kołyska i obróć. O, dziecko nam dorosło, popatrz. Jaki burak. Prajadek kebab drugi. Z noworodka staje się, musimy mu jakieś kupić łóżko teraz. A tam gadasz. No bo on musi spać gdzieś, czekaj. Namiotu czy coś? Nie ma właśnie. Kup te najtańsze. Nie no, bo będzie jęczał, że jest niewyspany i do szkoły nie będzie łaził. To mu kupię. Dobra. No, ma nie łazić do szkoły. Nie, bo nam zabiorą, będziemy musieli zrobić nowe. Ej, na dworze, bo tu nie przejdą simy. Postaw mu na dworze. Proszę. O, i tak nie ma pogody. Niech zna swoje miejsce. Proszę, będzie mógł na flamingi patrzeć, które są szczęśliwsze od niego. No, popatrz. Moja troskliwa opieka i miłość. XDDD. No i najsuper, i popatrz, dziecko już nie potrzebuje opieki. O, popatrz, smutno mu towarzystwa chce. Nie mamy czasu dla ciebie, dziecko, mamy smoka. Odklikaj go, smok, ważniejszy. Obróć, kołyska, odtwarzaj muzykę. Czekaj, bo to idzie do ciebie. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Dobra, młotka teraz wróciła, to ty możesz iść spać. Co młotce nie pasuje i co kła, kła, kła? Zostaw mnie, bachorze! Ja cię kręcę. Gdyby nie to, że masz na imię kebab, w ogóle bym cię nie kochała. Ale smok to chyba będzie mieszkał w domku. No oczywiście, że no, tak. Proszę was. Czekaj, mi też coś spać chce. Dobra, to idziemy spać. A bachor? Bachor, zamknij japę. No co wchodzisz tam do sypialni? W ogóle wyjdź z domu. Sprzedaj obraz. Ty, gitarę twoją dotknął. No, wiesz co? Niech się zajmie malowaniem, na siebie zarobi chociaż na żarcie jakieś, Młotka, nie? Młotka matka roku. Komputer Parzek smaruje paskudnie. Aha, a Kościelna zepsuła zmywarkę. Nasz smok będzie zdolniejszy. Czekaj, trzeba zrobić jakieś żarcie. A dziecko nie może nam robić? Nie może, właśnie to jest problem. Młotka! No? Ktoś śmie być pierwszy na hitboxie w Polsce. To my! A nie, jednak my, dobra. Obróć, kołyska, nie tam kota! Dziecko nakarmi kota, są siebie warci. Donate! Jej, donate! Pozdrawiamy donate. Bardzo serdecznie! Donate od Flamingi! Zabierzcie mnie tego pachoła z naszego ogródka! Pięknie!
Bigos, nie krzycz. Opiekuj się jajkiem. Jajecko śliczne, dobrze. Nakarm tutaj kotecka. Niech kot chociaż ma jakieś życie sensowne. Patrz, jest ci smutno beze mnie. To zaraz się pobawimy razem, Bigosiku. Ale to czekaj, to możemy zrobić tak, że popatrz. Ty najpierw usługi, fachowiec. Bo Kościele nie wiedzieć czemu nie naprawia. Jestem za osobnym, wspaniałym pokojem dla smoka. No proszę was, musimy. No tutaj będzie miał przecież. W magicznym pokoju młoteczki. Młociasiku. No i teraz popatrz jak ten. Włącz. No przecież rozrywki ci brak. Kurde, kebab! Aj! Co? A, Bigos! Bigos! Jak to nie jesteś w nastroju? W jakim nastroju? Nie mogę. Zabawa. No proszę cię. No. Łotka naga pod tym, od kołdrą, a kebab wchodzi, nie? Weź kurde, kebab, wyjdź stąd. Nie powiemy ci, jak się robi dzieci. Wzięliśmy cię z kapusty. Kebab do łóżka. Sio kebab, po 22. Dobranocka była, wypad. Czekaj, to ja cię upiję i ty wtedy. A drudzy, jesteśmy na hitboxie, ale na świecie. No ale przez ile byliśmy pierwsi na świecie? Cały czas w sumie jesteśmy. Tylko oni jeszcze tego nie wiedzą. A, no tak. Smoka, przyjemno! Jaki śliczny! Łódka, jestem z tobą taki szczęśliwy. Mamy najlepsze dziecko w historii! Mamy tego muszowego. Daj, smoczy smakołyk! Ale on jest Pogłasz, pogłasz, jaki kochany smok! Jaki uroczy! Ale my mamy ładnego smoka! I patrz, i ci dodał do wyposażenia smocze łuski, bo go wyczesałeś. I patrz, i je sobie, jaki kochany! Z nim są jakieś relacje, czy nie? Grzecznym smokełem jesteś. Piękny smocuś! Jaki jest rozkoszny! Powiedz, że on rośnie taki ogromny! Smok lubi sobie jeść tulipany. Okej. Okay. Nie mamy tulipanów. Żółto. No to trzeba posadzić. Posadzisz smokełowi? Czekaj, to go tutaj weźmiemy. Tu do magicznego pokoiku. Niech sobie śpi. Jestem młotka, są takie szczęśliwe ze smokełem. Ja też! Jesteśmy najlepszym małżeństwem w historii. Opatrz, wpieprza tulipany. Nom robi. A to zeżar tak całkiem, gnojek. No. I patrz, i dupę usadzi, będzie spał. Chodź, zapal ze mną fajkę. Autobus szkolny przyjdzie za godzinę. Dobra, tam. Smarkacz, dobra, nakarmiony, da radę. No właśnie. To co, tym optymistycznym akcentem? Tak, tym optymistycznym akcentem, gdzie udało nam się zrobić urodzinową imprezę, gdzie udało nam się wziąć ślub, wyhodować smoka i zrobić dziecko. Będziemy się z wami żegnać po 4 godzinach live'a? Jakoś? Plus, minus? 4,5? 4,5.